Niepowodzenie nie oznacza, że nie masz talentu. Oznacza, że musisz coś zrobić inaczej. Cześć, witajcie w nowym tygodniu. Skończył się długi weekend, zaczyna się kolejny tydzień działania. Nie wiem, czy dla Was to był czas odpoczynku, czy właśnie intensywnej pracy, może refleksji, mam nadzieję. No więc dobrze, żebyśmy dobrze zaczęli ten tydzień, to teraz jak to zwykle w poniedziałek trochę konkretów takich pomagających lepiej żyć. Dzisiaj w pomarańczowej teczce mamy dużo wolnego miejsca, bo książeczka, po którą sięgam, jest dosyć krótka, ale bardzo ciekawa, przy czym trudna do zdobycia. To jest taka książka już też sprzed kilkunastu lat, napisana przez parę takich doradców z rozwoju osobistego, z osiągania sukcesu. Danny i Marie Lena napisali tę książeczkę Przekrocz granice własnych możliwości. To jest taki biały kruk, którego nie znajdziecie w normalnych księgarniach, w normalnym obiegu. Książka napisana bardzo ciekawym takim latynoskim językiem, emocjonującym. Posłuchajcie zresztą, bo bardzo mi się ten fragment spodobał. Po latach wróciłem do tej książki i chciałbym Wam przeczytać. Jak zauważył Winston Churchill, sukces to kroczyć od porażki do porażki, nie tracąc przy tym entuzjazmu. To taki słynny cytat, prawda? Czasami trudno sobie przypomnieć, kto to oryginalnie powiedział. No to już wiemy, Winston Churchill. Sukces to kroczyć od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Każdy projekt ma swój początek, środek i koniec. Od pomysłu poprzez działanie do rezultatu. Twoje wysiłki zawsze przynoszą pewne rezultaty. Im bardziej wytrwałe i skupione na celu są twoje pozytywne wysiłki, tym wspanialsze rezultaty uzyskujesz. To jest naprawdę całkiem proste, dopóki nie pojawią się emocje i lęki. Pragnienie, by wszystkich zadowolić, mąci naszą wizję. Często odczuwamy także silną potrzebę, by wszystkie sprawy toczyły się po naszej myśli. Gdy zdarzy się coś odbiegającego od naszych wyobrażeń, czujemy się przegrani. Szukamy zakończenia, które sprostałoby naszym oczekiwaniom, a jeżeli rezultaty są inne, czujemy się zdruzgotani. Często jesteśmy tak mocno związani emocjonalnie ze ściśle określonym wynikiem naszych starań, że każdy inny wynik sprawia nam zawód. Takim podejściem sprowadzamy na siebie cierpienie i ból. Czy to brzmi znajomo? Muszę Ci zadać to samo pytanie. Jeśli jesteś człowiekiem ambitnym, chcącym osiągać rezultaty, takim z duszą choleryczną, no to pewnie znasz, prawda, taką sytuację. Starasz się i nie wychodzi tak, jakbyś chciał. No i teraz właśnie, co się w tym momencie dzieje? Wszystko, czego poszukujesz, może być twoje, piszą dalej autorzy. Miej wielkie marzenia i rozważnie wyznaczaj cele. Swoje zamierzenia realizuj z oddaniem i pasją, ale przede wszystkim nie ustawaj w działaniu. Skoncentruj się na swoim pragnieniu i zrób wszystko, co konieczne dla osiągnięcia sukcesu. Nie trać wiary i pomagaj innym realizować ich marzenia i cele, a przy okazji realizuj własne. Bardzo ważny element. Końcowy rezultat Twoich wyników, ich wynik jest niczym więcej jak tylko zdarzeniem. Porażka jest tylko zdarzeniem i sukces jest tylko zdarzeniem, podobnym do wielu innych zdarzeń pośrednich, których nie uznajesz ani za porażkę, ani za sukces. W każdej chwili przytrafiają się miliony zdarzeń, wszędzie i wszystkim, wszystkie równocześnie. Wszystko, co się dzieje w ramach naszej podróży przez życie, jest tylko zdarzeniem, które możesz zamienić w sukces, ponieważ żadne zdarzenie nie ma mocy samo w sobie, poza mocą, którą ty mu nadasz. Czyż nie jest to smutne, kiedy patrzymy na osobę pogrążoną w skrajnej rozpaczy po stracie? Czyż nie jest równie smutne patrzeć na kogoś, kto stara się zbudować swój wizerunek na dawnych sukcesach, zamiast starać się jak najpełniej wykorzystać teraźniejszość? Podnieś sobie poprzeczkę. Żyj tu i teraz. Jeżeli jakieś zdarzenie rozmija się z twoimi pragnieniami, nie pogrążaj się z tego powodu w smutku i wstydzie. Wszystko, co ważne, czeka cię po tym zdarzeniu. To bardzo ważne zdanie. Wszystko, co ważne, czeka cię po tym
zdarzeniu. Powtórzenie ode mnie. Dokonaj wyboru, by ponownie podejść do realizacji tego celu lub by zrobić coś całkiem nowego. Dokonaj wyboru, by odrzucić wszelkie negatywne uczucia i zająć się czymś innym, być może nawet jeszcze bardziej ekscytującym. Podnieść poprzeczkę o centymetr lub dwa wyżej. Postaw sobie większe wyzwanie, wytęż siły. Cokolwiek byś jednak robił, podejmij świadomy, rozważny wybór z myślą o przyszłości. Jak stwierdził George Burns, wolę raczej ponieść porażkę robiąc to, co daje mi radość, niż odnieść sukces robiąc to, czego nienawidzę. W przyrodzie nie ma rozczarowań. Kot podkrada się do drozda. Dzielą go od ptaka już tylko centymetry. Mięśnie naprężone, ogon uniesiony do góry, pazury wystawione. W ostatniej chwili drozd wzlatuje do góry. Czy kot natychmiast rozgląda się wokół siebie, sprawdzając, czy nie widziały go inne koty? Czy uderza łapkami w ziemię, wykrzykując kocie przekleństwa? Czy okoliczne koty, śmiejąc się, opowiadają sobie nawzajem, że mruczek stracił refleks? Przyroda uczy nas, jak przyjmować koleje losu ze stoickim spokojem. Gdy przydarzy ci się coś, czego nie oczekiwałeś, nie traktuj tego jako porażki. Nie trać z oczu celu nadrzędnego, ale dążąc do jego osiągnięcia, zachowaj elastyczność. Koncentruj się na głównym celu, a nie na przeszkodach, które musisz pokonać lub ominąć po drodze. Myśl pozytywnie. Wypowiadaj pozytywne słowa i podejmuj pozytywne działania. Uwierz w siebie i wytrwale rób wszystko to, co konieczne, a zobaczysz, jak twoje marzenia i cele zamieniają się w rzeczywistość. Rezultaty cię zadziwią. Dr Robert H. Schuller ujął to tak. Niepowodzenie nie oznacza, że jesteś człowiekiem przegranym. Oznacza jedynie, że sukces nie stał się jeszcze twoim udziałem. Niepowodzenie nie oznacza, że jesteś głupcem. Oznacza, że miałeś wielką wiarę. Niepowodzenie nie oznacza, że jesteś skompromitowany. Oznacza, że byłeś gotowy podjąć próbę. Niepowodzenie nie oznacza, że nie masz talentu. Oznacza, że musisz coś zrobić inaczej. Niepowodzenie nie oznacza, że jesteś gorszy. Oznacza, że nie jesteś idealny. Niepowodzenie nie oznacza, że zmarnowałeś życie. Oznacza, że masz okazję rozpocząć je na nowo. Niepowodzenie nie oznacza, że powinieneś się poddać. Oznacza, że musisz się bardziej postarać. Niepowodzenie nie oznacza, że nigdy nie odniesiesz sukcesu. Oznacza, że zajmie ci to trochę więcej czasu. Niepowodzenie nie oznacza, że Bóg cię opuścił. Oznacza, że Bóg ma co do ciebie lepsze plany. Napisali Dani i Marie Lena w książce Przekrocz granice własnych możliwości. Myślę, że już dawno nie spotkałem tak budującego, podnoszącego na duchu i inspirującego fragmentu, prawda? Dlatego przeczytałem go w całości, jest dłuższy niż może zwykle, ale myślę, że robi swoje. Może wykorzystasz go jako narzędzia do tego, żeby wytłumaczyć komuś to, o czym przed chwilą czytaliśmy, więc udostępnij, wyślij, prześlij dalej, podziel się. O to właśnie chodzi w audio inspiracjach. Życzę dobrego tygodnia, osiągnięcia i może nawet przeżycia niepowodzeń, ale z właściwym nastawieniem, bo to by była bardzo ważna życiowa lekcja. Mnie ten fragment pomógł. A tobie? Na razie. Cześć.